chodziłam tylko, impreza mnie interesowała. Rozumiecie? Moje życie zaczęło spadać na samo dno. Na samo dno. Nie było już dla mnie praktycznie żadnych szans. Nie skończyłam żadnej szkoły. Od narkotyków miałam zaniki pamięci i to bardzo mocne. Bardzo mocne. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak poradzić sobie w tym świecie. Nie wiedziałam, jak sobie poradzić. Interesowało mnie tylko jedno, żeby się naćpać. Tylko to mnie interesowało. Rozumiecie? Niszczyłam wszystkich ludzi wokół i niszczyłam siebie. Nie patrzyłam na nikogo. Na nikogo. Ale gdy miałam 21 lat, kiedy moje życie... To jest za głośno. Kiedy moje życie spadło na samo dno, wiecie? Kiedy moje życie spadło na samo dno, kiedy nie było dla mnie żadnych szans, to ja zawołałam do Boga, zawołałam do Jezusa. Ja Go nie znałam. Ja nigdy nie byłam osobą religijną. Nigdy nie byłam osobą religijną. Jak patrzałam na ten cały system, na ten Kościół katolicki, to mi się chciało rzygać. To była jedna wielka obłuda. Ja nie widziałam tam życia. Rozumiecie? Nie widziałam tam nic. Ten Bóg z tamtego Kościoła nigdy mi nie pomógł. Nigdy mi nie pomógł. Ale ja zawołałam z głębi mego serca, że ja nie chcę tak żyć, że ja chcę Go poznać. I On do mnie przyszedł. Ludzie, On do mnie przyszedł w powiewie wiatru. On do mnie przyszedł i przemienił moje serce. Ja się narodziłam na nowo. Ja stałam się wolnym człowiekiem. Wolnym od narkotyków. Wolnym od ludzi. Wolnym od wszystkiego wokół. Od wszystkiego wokół. On przyszedł do mnie i On powiedział mi, że mnie kocha. On nie powiedział mi, że jest na mnie zły. Bo na przykład spałam z różnymi mężczyznami, że brałam narkotyki. On mi nie powiedział, że jest na mnie zły. On powiedział, że mnie kocha, że jestem Jego światłością i że wybacza mi wszystko. A wybacza mi dlatego, bo do Niego przyszłam, bo do Niego zawołałam. Wiecie, Słowo Boże mówi, że zbawieni jesteśmy z wiary, przez to, że uwierzymy w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, żeby żaden człowiek się nie chlubił przed Bogiem, jaki to dobry nie był, bo On 2000 lat temu zesłał swojego Syna za Ciebie na krzyż, żebyś Ty poprzez akt wiary, akt swojej wiary mógł być zbawiony, mógł być szczęśliwym człowiekiem, mógł być wolnym człowiekiem. Słowo Boże mówi, że jeżeli poznacie prawdę, a prawdą jest Jezus Chrystus, to ona was prawdziwie wyzwoli. Prawdziwie was wyzwoli. Prawdziwie wolnymi będziecie od grzechu, bo grzech został przybity na krzyżu. Ja ci chcę powiedzieć, że nie musisz mieć takiego życia. Ja ci chcę powiedzieć, że to wszystko może ulec zmianie. Może ulec zmianie, ale to jest twoja decyzja. Czego ty chcesz? To jest twoja decyzja. Ja byłam nikim, wiecie? Ja byłam nikim, ale Jezus do mnie przyszedł i powiedział, że mnie kocha. On powiedział, że mnie kocha, a skreślił mnie każdy. Skreślił mnie każdy. Rozumiecie? Ale On przyszedł i On pokazał mi swoją łaskę. On dał mi nowe serce i zaczęłam kochać ludzi. Zaczęłam kochać ludzi. Rozumiecie? Moje serce się przemieniło. I to, że grzech nade mną nie panuje, to nie jest ze mnie. To jest tylko dlatego, bo Jezus Chrystus zamieszkał we mnie. On zamieszkał we mnie. Ja nie mówię Ci o żadnym katolickim kościele. Ja nie mówię Ci o obrazku, o różańcu, o pielgrzymkach. Ja nie mówię Tobie o tym. Ja mówię o tym, że Jezus po to zszedł 2000 lat na krzyż temu, żeby zamieszkać w Twoim sercu, w Twoim wnętrzu i żeby mógł z Tobą żyć. On chce z Tobą żyć. On chce z Tobą iść przez te życie. Rozumiesz? On powiedział, że On po to idzie na krzyż, żeby zesłać Wam Ducha Prawdy, Ducha Świętego. On powiedział, nie opuszczę Cię i nie zostawię Cię sierotą. Nie zostawię Cię sierotą. On powiedział, że On pośle nam Ducha i ten Duch jest we mnie. Może zamieszkać w Tobie, bo to jest dla wszystkich. To jest za darmo. To jest łaska. Tylko poprzez wiarę, poprzez Twoje wyznanie. Ten Duch Święty, potężny Duch, zamieszka w Tobie. A powiem Ci, że to nie jest żaden gołąbek. Ja Ci powiem, że ten Duch to Duch mocy, prawdy, miłości. Rozumiesz? To jest Duch. Nie jakiś gołąbek, tylko to jest potężny.
potężna moc, to jest moc z nieba, która może płynąć przez ciebie. Ja ci chcę powiedzieć jeszcze coś, że 2000 lat temu Jezus przybił na krzyżu każdą twoją chorobę. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli chorujesz na coś, przyjdź tu do mnie, przyjdź tu do mnie. Wiecie, ja, kiedy poznałam Jezusa, mi było ciężko rzucić narkotyki. Ja nie potrafiłam sama, ale ja nie powiedziałam do Niego, że chcę to zrobić. I ja się przećpałam, umarłam na ławce, ale Jego moc, ja już Go poznałam, jak krzyczałam w głębi siebie do Niego. Jezu, uratuj mnie, tylko Ty możesz to zrobić, tylko Ty. I On mnie wzbudził z martwych, On mnie wzbudził z martwych. Ja wiem, o jakim Bogu mówię, nie o popierduce. Ja Ci mówię o Bogu, który wzbudził mnie z martwych. O takim Bogu Ci mówię. I jeżeli masz raka, jeżeli jesteś na wózku inwalidzkim, jeżeli cokolwiek Ci dolega, przyjdź tu do mnie. Za darmo zostaniesz uzdrowiony. Za darmo. Jeżeli jesteś zniewolony, a chcesz prawdziwie wyjść z tego nałogu, przyjdź tutaj i uwolnię Cię za darmo. To jest wszystko za darmo. Bo Jezus powiedział, dałem Wam za darmo i za darmo dawajcie. To jest miłość Boża. Ja Ci mówię o prawdziwej miłości. Bóg chce wylać na Ciebie swoją miłość. On chce na Ciebie wylać swoją miłość. Ale czy Ty tego chcesz? Czy chcesz tej miłości? Czy chcesz tej miłości? Czy chcesz poznać prawdziwego Boga? Wiecie, Słowo Boże mówi, że kto nie narodzi się z ducha i z wody, ten nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ten nie wejdzie. Ja nie mówię Ci o pustych ogrządkach. Ja Ci mówię o prawdziwym Bogu. Prawdziwym Bogu, który zmienił moje serce, wzbudził mnie z martwych i dał mi moc. Ja codziennie z Nim rozmawiam, tak jak z ludźmi. Rozumiesz? On mieszka we mnie i ja słyszę Jego głos. Ja słyszę, jak On mnie prowadzi. Ja daję Mu siebie, a On mi dał siebie. I On mnie prowadzi. Prowadzi mnie przez to życie. Ja już nie jestem sama. Ja nie jestem sierotą. Nie jestem sama, bo Jezus jest we mnie. Jezus jest we mnie. Ja Ci mówię o prawdziwej miłości. O prawdziwej miłości. Przyjdź po swoje uzdrowienie, jeżeli coś Ci dolega. Przyjdź, jesteśmy tu dla Ciebie. Każda jedna osoba jest ważna. Jeżeli jesteśmy dla tej jednej osoby, to jest super. Jesteśmy tu dla Ciebie. Rozumiesz? Przyjechaliśmy tu z Warszawy, żebyście usłyszeli dobrą nowinę, jak Bóg bardzo Was kocha i że możecie żyć inaczej. To jest dobra nowina, to jest dobra wieść. Wiecie, ja naprawdę, ja byłam na dnie, ale z niego wyszłam. Nie sama, to Jezus mnie wyciągnął, ale ja się na to zgodziłam. On potrzebuje waszej zgody, waszej zgody. Jezus jest prawdą, życiem i drogą. Tylko On i nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy. Możesz szukać w tym świecie, ale i takiej nigdy nie znajdziesz. I takiej nie znajdziesz, bo tylko On jest prawdą. Będziesz gdzieś tam błąkał się, błądził, ale On jest prawdą, jedyną, jedyną. To jest Stwórca, to nie jest obrazek, tylko to jest Stwórca, który stworzył świat, stworzył Ciebie, rozumiesz? I przybił grzech i śmierć do krzyża. I Ty możesz to wziąć. Ja jestem od tego, żeby Ci powiedzieć, że możesz to wziąć. Możesz to wziąć. Nazywam się Sandra Kowalczyk. Przyjdźcie, kto jest chory. Hallelujah. Hallelujah.